Siema, siema, tutaj Rychu, witam was w kolejnym 112 odcinku z Cities Skylines na moim kanale. I w dzisiejszym odcinku, pierwsze co, to musimy sobie zrobić tutaj tą część. I musimy tutaj to jakoś sensownie ogarnąć. No i już spieprzyłem. Dobra, i teraz tak, stąd mają wjeżdżać tu. I tylko tu. Stąd możliwość skrętu na te dwie drogi. Z tego pasa możliwość wjazdu tutaj. Z tego pasa tutaj. Tym pasem tutaj do centrum. Tym pasem tutaj. Tym. Tutaj. A tym tutaj. Dobrze. Tym pasem mają się dostawać tu. Tym tu. Okej. Tutaj mocno kontrowersyjny lewoskręt. Z tego pasa chciałbym, żeby się dostawali ludzie tu i tu. Dobra, i teraz stąd tym pasem mają się dostawać tu. Tym tu, a tym tutaj. Nie, nie tutaj, tutaj. Tutaj też widzę, zrobiłem błąd. Bo ten pas nie powinien biec tu, tylko tu. Ten natomiast powinien biec tu. Zapomniałem, że to jest droga dwukierunkowa. Teraz tak, tym pasem tutaj albo wyjazd. Mój Boże, jaka natrętna mucha! Jak ja nienawidzę much, tak mnie denerwują. Niech umrą! Jak nie wiecie, o co chodzi z umrzeć, to wejdźcie na kanał Czerw Fantastyczny, a następnie znajdźcie tam playlistę na temat Rings of Sour. To wtedy zrozumiecie, o co chodzi z umrzeć. Dobra, tym pasem, gdzie ja chcę, żeby mogli się dostać? Tym pasem chcę, żeby się dostawali tutaj i tutaj. A tym pasem tylko prawoskręt. Okej, pokażcie mi jeszcze ograniczenie. Nie no, podnieście tutaj maksymalną prędkość, bo przecież my tutaj będziemy... My tu się zakorkujemy już nad amen.
Dobra, tutaj też musimy podnieść maksymalną prędkość dopuszczalną, tak żeby ten ruch tutaj odbywał się jakoś sprawniej. Dobra, tutaj też musimy jakoś to sensownie ogarnąć. Dobra, tutaj coś takiego i to nawet działa. Okej, okay. Tutaj nawet nie było problemu, aż tak dużego. Albo ja po prostu zaczynam włączać mózg. Nie, nie, gdzie? Ja. Bądźmy poważni. Okej. Myślę, że tutaj wyszło to nawet bardziej sensownie niż zazwyczaj. Jednak ten korek tutaj trochę mnie niepokoi. On świadczy, że tu coś jeszcze nie działa do końca, tak jak powinno. Tu natomiast mamy kolejny... kolejny potworny korek.
Tak, tutaj podłączymy to w ten sposób. Dobra, i teraz tak, z tego pasa, żeby dało się tylko w prawo skręcić, z tego pasa prosto, z tego pasa też tylko prosto, tutaj chcemy tylko w prawo, tutaj na jaką drogę chcemy? Tu chcemy na tą i na tą. A stąd chcemy na tą. Tu oczywiście już zepsułem. Bo stąd my chcemy, żeby droga się tu łączyła. A stąd ma się łączyć tutaj. Teraz tak, stąd ja chcę tu i tu i tu. Don't you want money for nothing? Yeah, you do. What's the catch? There is one. Anyone who wants it can have it. You just have to ask for it. Our 3-day sleepaway camp is the perfect. Dobra, tutaj. Well, we're the number one dream makers in the region. And you are a motivated, driven, confident individual who has a desire to make it big. Run! Don't walk! Get your heart rate above 120. This is exciting. This offer is just for you because you deserve it. Come alone. So don't wait. Ta reklama jest tak wkurzająca, która właśnie leci. Proszę mnie, linie autobusowe. I was dissatisfied working as a teacher. Instead, I went back to the university and studied astrophysics. Physics is the science of matter, its motion, and its behavior in time and space. Astrophysics is the science of things like dark matter, a form of matter that neither emits nor reflects electromagnetic radiation. We don't know if it really exists, but it helps us explain the irregular movements of galaxies. It obviously didn't get rid of all irregularities. After a little talk, it's time for a little music. That's regular. Dobra, tu będziemy potrzebować coś takiego. A tu coś takiego, o. I wiecie co? I nagle, kiedy to się, kiedy tak się siedzi i się to projektuje, to nagle wszystkie dziwne rzeczy, które w mieście są stworzone, nagle wydają się sensowne, wiecie? Gdzieś też słyszałem fajne porównanie, że ruch samochodowy powinno się traktować jak płyn.
Jeżeli samochód, trzeba sprawdzać, gdzie płyn płynie najgorzej. I to znaczy, że tam gdzieś jest błąd w tym, jak są ulice zaprojektowane. Coś w tym jest. To też pokazuje to, że ja łączę czasami 2-3 ulice w jedną, tak? Że tak naprawdę nie potrzebujemy aż tylu pasów ruchu i to jest ważne! To jest ważne spostrzeżenie, to jest bardzo ważne spostrzeżenie, bo w czwartym sezonie, który oczywiście, że będzie, będziemy brali to również pod uwagę. Szczególnie, że będziemy również grali z tym modem. Przypominam, jest to Traffic Manager President Edition. Wersja 11.7.1.2, wersja stabilna, do pobrania na Steamie, w Steam Workshops. Pamiętajcie tylko, że żeby to najpierw pobrać, to musicie pobrać moda Harmony. Harmony to jest z kolei mod, który jest wymagany do działania większości modów, jakie są robione przez graczy. Ja podejrzewam, że Harmony to jest po prostu rodzaj narzędzia, który tak jakby on tłumaczy komputerowi, co komputer ma zrobić z tymi modami. Ja przynajmniej tak to rozumiem, że Harmony to jest podstawa, która, jak nazwa wskazuje, harmonizuje działanie modów dla Unity. Ale nie jestem pewien. Tutaj takiej sytuacji chcemy się pozbyć. Czy tu są światła? Boże, tu są światła. Po co one tutaj były? Ale tak jak mówię, to co teraz tutaj widzimy, czyli to, że mamy właśnie jakieś korki i inne tego typu rzeczy, albo że właśnie droga, w ten sposób z jednego pasa wyciąga się na dwa pasy i on jest mi tak niezagospodarowany. To jest tylko dowód na to, jakie mamy błędy w strukturze naszego miasta i nad czym trzeba będzie pracować przy kolejnych odcinkach. A jakbym tak cały ruch tutaj przekierował na ten pas, na prawoskręt, jakbym to przerobił wszystko i przekierowałbym dzięki temu cały ruch. A tu z kolei wywaliłbym ten pas. Ten pas z kolei bym podłączył tu. A dlatego pasa bym... O, coś takiego. No! Teraz myślę, to powinno działać jeszcze sprawniej. Można też podkręcić tutaj prędkość na tych wyjazdach. Żeby to działało
lepiej. Tak, żeby cały ten ruch tutaj wcisnąć w tą drogę, w tą obwodnicę tak naprawdę. Tak, żeby to obwodnica przejęła cały ciężar tego ruchu. Bo po to ją budowaliśmy, tak? Po to wydaliśmy na nią takie góry pieniędzy. Okej, obszar parkowy ciągle się ulepsza. Co tu jest? Pokażcie no mi to. Łosie i renifery i bizony. Dobra, no to to już mamy, tak? Bizony są. Jeszcze antylopy. Antylopy, ptaszarnia. Okej, to już mam. Czyli jeszcze muszę znaleźć dla antylop. No mam. I ptaszarnia. Jest. I pawilon. Jest. Budynek musi być umieszczony przy drodze. No, rozumiem. Tylko dlaczego budynek nie przykleja się tutaj do drogi w takim razie? Bo co, bo tu jest płot? No to spróbujmy, co będzie jak... O. Jeszcze potrzebujemy 40 rozrywki. No dobra. Tutaj właśnie na Twitterze naszym mieliśmy fajne pytanie od jednego niby to z mieszkańców, tak? Zaraz zresztą wam je przytoczę. Eko to, eko tamto. O co chodzi z całym tym zamieszaniem wokół globalnego ucieplenia? U mnie co roku podobna pogoda. Eko krytyk. O! I to jest właśnie to. To jest właśnie myślenie typowej osoby, która próbuje coś zrozumieć na chłopski rozum. To jest bardzo niebezpieczne myślenie na chłopski rozum, bo chłopski rozum czasami mówi, że Ziemia jest płaska. A na czym polega ów chłopski rozum? Otóż polega na tym, że chcemy zrozumieć przy pomocy
zjawisk lokalnych, zjawiska, które zachodzą globalnie. Co jest oczywiście absolutnie niemożliwe i niewykonalne wręcz. Bo nie da się zrozumieć złożonych procesów w przyrodzie, patrząc na nie tylko pod kątem zdarzeń lokalnych. Najlepszym tego przykładem może być właśnie globalne ocieplenie i to, jak wiele osób nie rozumie problemu związanego z globalnym ociepleniem. Czym bowiem jest globalne ocieplenie? Jak nazwa mówi, globalne ocieplenie jest to globalny wzrost temperatury, tak? Czyli na całej planecie globalnie, tak, wzrasta temperatura. Większość z nas rozumiałaby to zatem, że no okej, czyli na całej planecie robi się ciepło. Nie do końca. Nie do końca. Chodzi właśnie, i tu jest właśnie problem. Chodzi o to, że globalne ocieplenie działa na całą planetę, tak? Podnosi średnią temperaturę dla całej planety. Problem w tym, że średnia temperatura, a lokalna temperatura to nie jest to samo. Bo na przykład średnia temperatura w jednym regionie spowoduje na przykład większe parowanie wody, tak? I tym samym doprowadzi na przykład do suszy wieloletnich, tak jak na przykład mamy w Kalifornii. Tymczasem ta woda, która paruje, ona musi też gdzieś ujść, tak? Ona musi gdzieś też spadać. Najczęściej w postaci deszczu, który to deszcz z kolei chłodzi obszar. I tutaj powstaje ciekawa rzecz, bo w miejscu, gdzie wcześniej na przykład było dosyć sucho i te deszcze padały rzadko, teraz zaczynają one padać częściej, przez to robi się chłodniej w takim rejonie, tak? Ktoś powie, o, globalne ocieplenie, u mnie pada częściej, przez to mam chłodniej. Tak, ale spadek temperatury u tej jednej osoby na przykład o 5 stopni, o 3 stopnie, jest spowodowany tym, że gdzie indziej temperatura wzrosła na przykład o 5 stopni. A więc globalnie temperatura wzrosła średnia o 2 stopnie. Bo opad deszczu w jednym miejscu nie rekompensuje wzrostu temperatury w innym miejscu, tak? I to jest na przykład, tak mamy, i przez na przykład topią się nam lodowce, bo tam, gdzie były lodowce, jest obecnie cieplej, przez co one topnieją, w związku z czym doprowadza to do sytuacji, gdzie tej wody i tej pary jest coraz więcej w atmosferze, przez to rozregulowuje się cały system. Okej, ja wiem, i teraz część ludzi powie, o, ale Rychu, kiedyś na przykład, zdaje się, że to było w okresie karbonu albo dewonu, chyba raczej w okresie karbonu, dwutlenku węgla w powietrzu było dużo więcej niż jest obecnie. No i jakoś nic się nie stało, tak? No i wszyscy żyjemy. I nikt nie umarł. Tak, to prawda. Tylko czy myśmy wtedy żyli? Nie, ludzie nie żyli w okresie karbonu, więc nie wiemy, jak to wpłynie na nasze organizmy. A po drugie, jest jeszcze jedna kwestia. Trochę no, nie do końca z globalnym ociepleniem związana, ale do której powrócę zaraz. Takie zmiany właśnie, jak były kiedyś, że było więcej dwutlenku węgla, nie wiemy, jak to tak naprawdę wpływa na inne czynniki, na przykład na takie jak rolnictwo. Bo technicznie, jeśli jest więcej dwutlenku węgla w powietrzu, to roślinom powinno być lepiej, powinny lepiej rosnąć, powinny dawać większe plony. No, wszystko byłoby fajnie. Ale nie wiemy, czy na przykład z kolei rosnące gęściej rośliny nie spowodują jakiegoś innego efektu, tak? I to jest niestety to, że cała planeta jest systemem nieporównywalnie złożonym i
tak skomplikowanym, że wielu naukowców, którzy całe życie spędzają na badaniu naszej planety, nie jest w stanie tego jeszcze ogarnąć, tak? Albo rozumieją tylko jakieś elementy całego systemu. Nie są w stanie ogarnąć tego, jak działa cały system. I tutaj właśnie pojawia się zagrożenie tak zwanego chłopskiego rozumu, czyli, bo kiedyś tak było. No dobrze, kiedyś też wierzono, że Ziemia jest płaska, tak? Ewentualnie, w ogóle ja nie lubię podejścia, bo kiedyś tak było, to jest myślenie ludzi, którzy no nie do końca rozumieją, dlaczego kiedyś było inaczej i dlaczego dzisiaj już nie jest inaczej. Ale chodzi mi o sam fakt tutaj. Jakby to zrobić? Jakbym dał tu. Dlatego właśnie chłopski rozum jest bardzo groźną rzeczą dla racjonalnego myślenia. Tutaj jest zbyt mała odległość, a tu już się nie da. Co to za abominacja. Dlatego właśnie chłopski rozum jest bardzo groźną rzeczą. I to nie groźną, bo chłopski rozum tutaj obala twoje teorie spiskowe o globalnym ociepleniu. No nie, chłopski rozum raczej pokazuje, że rozmówca nie za bardzo wie, o czym chciałby rozmawiać. Chwila, wysypmy tutaj więcej ziemi po prostu. Aha, zbyt mało. I w efekcie tego chłopski rozum bardzo często prowadzi do bardzo dziwnych, bezsensownych wręcz założeń. No, na przykład jedną z takich założeń jest podejście, że Ziemia jest płaska, to jest spisek. Inne tego typu głupoty. Aczkolwiek, no przyznaję, tak, jeżeli popatrzy się na Ziemię lokalnie, to tak, wydaje się ona płaskim obiektem. Płaskim terenem, przyznaję, że tak można to zinterpretować, tak można pomyśleć. Ale to nie jest prawda. Come on. Wystarczy minimum wyobraźni przestrzennej i można z łatwością dostrzec, gdzie leży problem, tak? Czyli, no nie wiem, w skali... Jak to było pięknie pokazane w filmie Syfana właśnie, że dlaczego niektórych rzeczy nie zauważamy albo nie odczuwamy? Bo planeta jest gigantyczna. I odpowiedź płaskoziemcy? No chyba twoja! Tak, dokładnie. Ja uwielbiam ten moment, kiedy właśnie Syfan mówi, że bo planeta jest gigantyczna. No chyba twoja! No nie, drogi płaskoziemco, właśnie twoja planeta jest gigantyczna, w dodatku jest płaska jak spodek, płaski świat to tylko u Terry'ego Pratchetta, sorry. Jest jeszcze ulica Starorynkowa tutaj, którą chciałbym bardzo mieć, tylko gdzie ona jest? Aha, tu jest. Wow, ale to jest potwornie długa struktura. Chociaż, dlaczego by nie?
Why not? Ej, ja mam pomysł. Tak. Wow, wiecie co? Złe wieści, złe wieści. Znowu musimy kończyć odcinek, bo znowu zrobił się za długi. To jest straszne, to jest przykre, ale niestety musimy, tak więc jeśli wam się podobało, to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie. Pamiętajcie o poleceniu kanału znajomym, ponieważ może znajdą oni tutaj coś dla siebie. A ja zapraszam was już wkrótce na kolejne odcinki z City Skylines, gdzie dalej będziemy pracować nad kolejnymi miejscówkami, nad kolejnymi wyspami. Może nad tą wyspą teraz też trochę popracujemy. To by nam pozwoliło zamknąć cały ten obszar tutaj. A także pozwoliłoby nam tutaj wykopać wszystko do projektu gondolin, dzięki czemu z łatwością już moglibyśmy sobie opanować tą część miasta. Co tutaj się dzieje? Nie wiem, dlaczego tutaj jest taka umieralność, ale chciałbym, żeby moje samochody, zwane karawanami, tam dojechały i to ogarnęły. Ale chciałbym, aby to ogarnęły już w kolejnym odcinku, ponieważ ten już jest wystarczająco długi. Twierdza morska. To może być wymagające. Ale wychodzi na to, że do projektu Eden potrzebujemy jeszcze w sumie tylko trzy budynki. Publiczny park. To będzie trudne. To będzie trudne. Park biznesowy. To będzie też trochę trudne. To będzie trochę trudniejsze. Biuro usługodawców. To nie powinno być trudne. Ale nad tym będziemy myśleć dopiero w kolejnych odcinkach, bo tak jak mówiłem, ten zrobił się nam już potwornie długi. Tak więc dzięki, że oglądaliście, no i na razie.